Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Ratchet & Clank i jest to prawdopodobnie przez ostatni odcinek. Tak, zbliżamy się wielkimi krokami do końca. Jesteśmy na Kalebo 3 w siedzibie Gadgetronu. Ostatnio zdobyliśmy mapę pokazującą każdą znajdźkę w galaktyce, co nie do końca mnie interesuje, ponieważ... Te zębatki sterują mostem. Okej. Spróbujmy je wprawić w ruch. Ponieważ to zagrajmy, więc nie będę zbierał wszystkiego na świecie. Ponieważ po co po prostu? Odrzutnik to naprawdę przydatne urządzenie. O mój Boże, czeka się strasznie głośny telewizor. Dobra. Członków załogi zapytał, czy nasz pakiet medyczny pokryje urazy doznane... Pięcie! Tak, to dosłownie... O nie! Come on! To dosłownie przedostatnia planeta. W sensie planeta. Ostatni jest planetyzator. Jezu, jaki oni mają kuźwa zasięg, czy wy to widzicie? A oczywiście... Predator nie chciał się namierzyć, dobra, okej. Potrzebuję plazmokarciciela. Okej, dobra, umarli. Ja na szczęście mogę się tutaj uleczyć, o właśnie. Tak, jest, te headshoty nie zabijają. Ale zadałem większy damage. Magazynki pełne. To śmigamy dalej. No ja może zmienia coś o bardziej. Ochotnik w labie. O, to... I nagle Ratchet postanowił być strzelanką dwuanalogową. Z powodów. Jak to anihilacji? Agenci zagłady. Dobra, nie będzie to. Jeśli nie mamy autocelowania, tylko jednym biegamy, drugim celujemy. Więcej agentów. Ogólnie z tego, co pamiętam, a przynajmniej z tego, co mi się wydaje, to agenci zagłady normalnie... Normalnie jakby walczyli po stronie Ratcheta, póki nie zostali zniszczeni, a tutaj widzę, że oni chyba tylko i wyłącznie podchodzą, eksplodują i znikają. Dobra, niech będzie granat fuzyjny, więc... Jeszcze dobijemy te broni. Test zakończony. I wiecie, to jest takie typowe moje granie w gry, to nie tak, że ja potrzebuję tych upgrade'ów. Ja ich chcę, ponieważ... muszę zbierać rzeczy na 100% w grach, w sensie ulepszać je, muszą być równo rozwinięte i tak dalej, nie wiem. Moja taka dziwna mania jakby. Czy ja mogę ich zastrzelić? Okej. Ktoś, kto powinien zginąć. Dobra. A no rękawice zagłady, zgadza się. Okej. Ktoś jeszcze? O, jeszcze ty. Już nie. Zamknąć wszystko! Włączyć zabezpieczenia! Anulować piątkowy wypad na piwo! Odważnie, jak wiecie, w grach, nie wiem, dla dzieci nie można wspominać o alkoholu. Więc, odważnie coś poleciał. Znaczy, jakby nie można. Jest to niewskazane. Agenci? Dobra, czas na nieco ognia w naszym życiu. I więcej agentów. Proszę, znaczy oni się nazywają heroldami zagłady, ale wiecie, po angielsku to byli Agents of Doom. Zerkon i może... O, pożoder. Czemu tak brutalnie eksplodujecie? Ochotnik w labie pirocytera. Pirocytor powiesz, opowiadasz. W sensie to pirocyter, z tego co widzę, cały czas to źle wymawiałem najwidoczniej. Mam dezintegrację.
karta. Cóż nam się trafiło? To piłomiot. O, mamy 6 duplikatów. Zaraz sobie coś wymienimy w ogóle. Wystrzeluje w kierunku celu ostrze z prędkością 323,4 metrów na sekundę? Mil na sekundę? Nie jestem pewien. Jeśli tkwisz w średniowieczu i nie korzystasz z systemu metrycznego, to... O mój Boże. 1061,02 stóp na sekundę. Ostrza odbiją się od ścian, przez co mogą ranić kilku wrogów. Dobra, gdzie nam brakuje jednej karty do kompletu? Tutaj, boom. Wymień duplikaty. Rarytanium, awesome, dobra. Właśnie tego potrzebowałem. Blargiański skład na Gaspar to miejsce, w którym dr Nefarius wytwarza uzbrojenie i gadżety dla blargów. Według plotek pracuje tam na ściśle tajnym blargiańskim plecakiem odrzutowym. Który już mamy. Pan Zurgon słyszy, że bije ci serce. Jezu, jeszcze żyjecie? Come on. O, kolejna nowa karta. Mój Boże, co się dzieje? Agenci zagłady. O mój... Co? Co to było? Czekajcie. Wait, what? Agenci zagłady, moderatorzy. Jestem... Najmilsza, najbystrzejsza i najatrakcyjniejsza grupa ludzi, których możesz spotkać w cyberprzestrzeni. Fora Insomniac Games 2004. A, czyli to jest po prostu... Na forach Insomniaku najwidoczniej najwyższą rangą, jaką może zdobyć moderator, jest agent zagłady. Okej. Okay. To zabawne. Gadżety nie mogą wpaść w ręce blargów. Znaczy, nie żeby coś, ale wydaje mi się, że widywaliśmy już blargów z miotaczami ognia, tak, tak tylko mówię, nie? No dobra, to teraz pan wojny. Jeszcze więcej, come on. Tego nie chcę. Nie, no rzucenie granatami w nich nie ma żadnego sensu. Raptor? Raptorze, bierz ich! Awesome. Śrubeczki. Tu mam jakiegoś frajera, zaraz go zurkonujemy. I pikselator. Pan Zurgon fajnie cię między oczy. Serią kurę. Te koła zębate pozwolą nam obrócić to pomieszczenie. Super. Dzięki za, nie wiem, za tipa, Ratchet. Naprawdę nie poradziłbym sobie z ciebie. Lepiej mógłbyś mi tutaj zatipować, co ja w sumie mam rozwijać. Bo tak, bo to nowy rzut nagrań, ostatni rzut nagrań w sumie, tak więc jakby... Nie jestem pewien, co rozwijałem. A! No tak. Dalej. Polaryzator subatomowy. Chmura energii rdzenia może przeskoczyć na dodatkowy cel. Wiecie co? Rozwijmy to na full. Bo czemu nie? Boom, 100%. Teraz żałuję, że wykupiłem tamto. Agenci szybciej wyszukują cele z większej odległości. Dobra, niech będzie to. Dobra, awesome. I kręcimy dziadem. Pan Zurko mówił, że jest dosyć pierdolca od tego widoku. Pan Zurko bardzo chce cię zabić. Jednego mniej! Nieźle, panie Zurko, nieźle. O, tam są ci. Są kubełki. Jeszcze ich agenci. Pięknie. To mamy śrubę. To jest strażnicy galaktyki, w sensie jest tutaj Ratchet. Więc no... Bez przesady. Awesome.
I śruba, czy to ostatnia? W sensie, czy to ostatnia wymagana do zmiany designu znajdziek? Tak jest. A wybaczcie, musimy napić herbatki. No i teraz pokażę wam ostatni zmieniacz wyglądu śrubeczek. Koliste kule. No ciekawe, do czego to jest nawiązanie. A i w ogóle tak, można zmieniać design pancerza raczej. To jest design, kolor. O, może być na przykład czerwony. Why not? Pograjmy trochę w czerwonym. Znudził mi się ten zwykły, już dawno w sumie. O, proszę. I tak, generalnie koliste kule są nawiązaniem do orbów z Jacka i Daxtera. Ogólnie, o właśnie. Weźmiemy plazmokarciciela. Widzicie? Wzór jest podobny. Ogólnie coś słabo słyszę dźwięki podnoszenia przedmiotów. Możemy czekać. Nie, napisy niech zostaną. No nic, nieważne. Kto mnie strzela? Aj. Aj, aj, aj. No, ej, come on! Dobra. Awesome. I kolejna karta. Lubię to, że te znajdźki dolatują do Ratcheta, nieważne gdzie są. A, kto to był? Nie jestem tej pani. Babska siła. Darla Gracz. Wytrawna reporterka ze stacji Channel 64, pierwszego źródła informacji o wszechświecie. Nie pamiętam jej. W ogóle lubię to, że, nie wiem, w babskiej sile są jakieś dwie random... W sensie ta pani wygląda, jakby była jedną z głównych postaci w Tools of Destruction. Przynajmniej ma taki design. Nie wiem, jak jest z tym, bo nie grałem, po raz kolejny to mówię. Ale tej pani totalnie nie pamiętam, a rzekomo jest z pierwszego Ratcheta. Tak więc, babska siła, girl power, jej. Wiecie, na przykład, nie wiem, można by tutaj wstawić Angelę, która jakby jest dosyć istotną postacią w dwójce. Mój Boże, zaraz umrę, bo się skupiam na dialogu. Czekajcie. O. No, Ratchet, kuźwa, ogarnij kamerę, dziękuję. Absurdalna ilość nowych kart latuje w tym odcinku. Oto pożoger, patrzcie. Szkoda, że się na przykład, wiecie, nie fokusuje od razu na karcie, którą się podniosło. To było spoko. Wysosnowcu, na niego rifting fajno sakramancki hajcownik wołamy. Pożoger, broń Sosnowca. No cóż. Dobra, myślę, że dość tego kulkowania. Wracamy do normalnego designu gry. Żeby nie było, brakuje mi tutaj troszeczkę opcji zmiany śrubek na przykład te, Jezu Chryste, na owoce łampa z Crasha Bandicoota. To było spoko. O mój Boże, nie lubię tych pomieszczeń. Nudzą mnie. Inicjuję próbę anihilacji. No to owce. Cóż, no to zaraz zaczną beczeć z bólu. O, ra... Ratchet. Okej, i oto jest mój punkt wstydu. Witajcie w najbardziej zjebanym kill roomie w tym, w sensie to nie jest dosłownie pomieszczenie, ale no, w całej tej grze. Dosłownie siedzę tutaj 15 minutę, ponieważ gra zalewa mnie przeciwnikami, których nie mogę trafić z tej odległości. No, zobaczycie, jak zabawno tutaj będzie. Oczywiście tak, ten statek będzie strzał na nas non-stop, tutaj w ogóle nie ma opcji na przerwę.
O tak, 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 jeszcze te roboty z ostrzami, one są jakby, one są mega spoko. Widzicie ten chaos? Dobra. Lubię te napierdalające we mnie non stop wieżyczki. I te roboty naziemne. Okej, okay. Pierwszy poszedł, to nie jest ostatni, uwierzcie mi na słowo. Tu mamy trochę życia i bez niego w ogóle nie mamy kuźwa szans. Mamy też plazmokarciciela i to jest jakby plazmokarciciel z naszym najlepszym przyjacielem w tej całej sytuacji. Ci goście rzucają na dowolną ilość metrów, na dowolną odległość swoimi granatami. Dobra, okej. Okay. Wsparcie usunięte. Jeśli przejdę przez ten most, uruchomi się skrypt i przyzwie więcej wrogów. Potrzebuję Zurkona. Potrzebuję agentów. Zurkon przybył mordować. Pan Zurkon wykona swoje. No i wsteczny, i wsteczny. Czy nikt was nie przestrzegł przed panem Zurkonem? Super, oczywiście agenci zagłady opuścili część. Konem? Robotów z ostrzami. Żałosne kreatury, walczycie jak blargiańskie muszki. Dobra. Mamy tych dwóch frajerów, którzy tam sobie fruwają w swoich dziadowskich helikopterkach. I teraz jak zniszczymy jednego, przyleci kolejny statek. Dobra. Teraz przyleci statek. Ojej, jest ich więcej. A no ojej, jest ich więcej. Oczywiście plazmokarciciela nie da się używać, póki nie wejdzie się w ten tryb strzelania. Dobra, okej. Okej, statek chyba się zbugował. On powinien być nade mną. Dobra, nieważne. Zbugowany czy nie, ruszam. Nie wiem co... Tak, jest, on jest zbity w... Jezu, jak idealnie. O mój Boże, tak, kurwa, zemsta, gro. Zemsta, to skurwiała groza, moje 15 minut życia, które straciłem w tym miejscu. Tak. Żryj, kuźwa, generalnie moją broń. Całą. A, widzisz, tak się czułem przez ostatnie 15 minut, kiedy... On jest śmiertelny, prawda? Jest niezniszczalny, prawda? Jego skrypt się nie wczytał, jest nie do wykonania, prawda? Jest, dobra, udało się. Jezu Chryste, tak, dziękuję ci za tego baga, gro. Tak, jest jak pięknie. Tyle wygrać, tak zbagować. Pan Zurkon się nudzi. Ogólnie, aby ten statek, który teraz bił się tutaj w podłogę z jakiegoś powodu, on wisiałby dokładnie w tym miejscu i napierdalał do was cały czas, przez co, ale wisiałby tak daleko, tutaj opisywałem sytuację z elementu, który wytnę, że stojąc za tą skrzynką, ewentualnie za tymi skrzynkami, wasze pociski poza plazmokarcicielem nie dolatywałyby do niego. Tak więc sytuacja patowa. On cały czas by napierdzielał, przez co ten mostek, gdzie nie macie żadnej kryjówki ani miejsca do uników, stałby się miejscem nie do przejścia. Tak więc, no, taka sytuacja. No, no, może jeszcze się zdrzemniesz, przygotować się do zabawy z futrzakami. Całkiem, całkiem. Futrzaki. Poprawka, salę króliczków relokowano do sektora 12. Aktywuje protokół rozczłonkowania. Oczywiście. Czekaj, piję herbatę, zanim aktywujesz ten protokół. Nie wyrówniesz się panu Zurkonowi. Pan Zurkon walczy cię między oczy. Serio. Rozwijaj się, pożogerze, rozwijaj się, błagam. Rozwój. Nie, brak rozwoju, niestety, nie tym razem. Rozwój nie jest dla pożogerów. Ogień zwalczy ogniem, jak pomawiają, nie? Chyba jeszcze raz mówiłem w tej serii. O mój Boże, co dużo wrogów. Pikselator, tego potrzebuję. O mój Boże, tyle śrubek!
A nowy pas. Zakończony. Firma Gadgetron dziękuję za udział w testach uzbrojenia. Twój 10% kupon zniżkowy zostanie przesłany w ciągu 5 do 7 lat. A, pamiętacie ten easter egg w Ratchecie Trójce? W sensie jakby on się zaczął w jedynce i potem w trójce jakby to doszło do wykonania. Gdzie jakby właśnie to, ten sam komunikat usłyszeliśmy w Gadgetronie, w siedzibie Gadgetronu w pierwszej części Ratcheta. Zestaw skompletowany. I w trzeciej części faktycznie dostaliśmy tą zniżkę. Broń ogniowa bliskiego zasięgu, która idealnie daje się do eliminowania dużych grup pomniejszych przeciwników. Gotuje, podpieka i flambiruje. Nieodzowny element każdego grilla. Grill. I co jeszcze dostałem? Tak by the way? Coś na pewno jeszcze dostałem, zawsze coś dostaję. O, mam duplikaty na wymianę, okej. O, to. Biuro Drake'a. Im mniej powie się o Drake'u, tym lepiej. Jednakże jedno jest pewne. W swoim biurze umieszczonym na deplanetyzatorze knuje wszystkie... nie umiem czytać. Wszystkie swoje najbardziej nikczemne plany. Dobra. I wymień duplikat. Rarytanium. Nowe kwartu. Nowe kwartu jest spełnionym marzeniem prezesa Drake'a, ale koszmarem dla wszystkich innych. Drake pozazdrościł tym, którzy posiadają piękne domy, więc zniszczył je wszystkie, pozbierał kawałki ze wszystkich planet i użył ich do stworzenia własnej planety. Warto wspomnieć, że Drake nigdy nie grzeszył bystrością. Wiadomo. Zapraszam do mojego biura. No cześć. Nie wierzę! Ratchet i Clank tutaj, w Gadgetronie! Nazywam się Wendell Lumos i jestem prezesem tej zacnej firmy. Jestem wielkim fanem pańskiej broni. Panie Lumos... Powiedział Ratchet, nie mając wyrazu twarzy. Potrzebujemy jednego z tych holoprzebrań. Mamy problem z dostępnością produktu. Przeklęci blargowie napadają magazyny. To była chostka, nie trzeba jej nagłaśniać w mediach. Mamy prototyp, ale przekazaliśmy go na nagrodę w zawodach deskolotkowych. Przyjmujecie jeszcze zawodników? Oczywiście, ale jak widzisz, mamy tu mały problem z nadmiarem wody. Blargowie zbombardowali nam zaporę. Nie masz czasem ze sobą hydrodyslokatora, co? I to jest generalnie jedyny raz w grze, kiedy wyciągamy skądś wodę i nigdzie nie musimy jej spuścić potem. Poza tym hydrodyslokator ma... Jest większy niż na to wygląda. Ta pojemność. Dobre wieści. Powiadomiono mnie, że nasze drony oczyściły drony, tak? Tor deskolotkowy. Oznacza to, że możemy kontynuować zawody. Okej, to jest jakby szósta próba zrobienia wyścigu brązowego, bo zawsze chcę go szybciej skończyć, przez co wypieprzam się na ostatniej prostej i tracę prowadzenie, mimo tego, iż jestem cały czas jako pierwszy w tym jebanym wyścigu, bo i mechanika jest zjebana i ich kurwa nienawidzę. I nie sprawiają mi żadnej przyjemności i nie wiem na chuj wróciły w tym reboocie, skoro już w jedynce były chujowe. Nie wiem. Aktualnie podchodzę do tego wyścigu jakby piąty, szósty albo siódmy raz, mimo tego, iż nigdy poza zagrajmy nie przegrałem tylu razy w tych wyścigach. Dosłownie, chcę rozjebać te fotele. Naprawdę, mam ich kurwa dość. Nienawidzę tych foteli. Naprawdę, chciałem dzisiaj tylko usiąść, nagrać dwa odcinki i skończyć tą grę, ale kurwa nie, bo najpierw utykam w kill roomie, a teraz utykam kurwa na tych jebanych wyścigach, bo chuj im w dupę i muszę zająć pierwsze miejsce, ponieważ fabuła. Tak, kurwa. I generalnie, żeby nie było, mam tak dość osoby komentującej te wyścigi, że gram aktualnie bez słuchawek. Będę się delektował ciszą. Ponieważ jest lepsza niż głos tej osoby. I oczywiście, i patrzcie, co się dzieje. O, kurwa, ale fajnie. O, patrzcie, jeszcze, kurwa, przejście z... Ale spoko się gra. O, patrzcie, fajnie, bum. Rezygnujemy z wyścigu. Ja pierdolę, zamknij mordę. Nie słyszę cię, ale zamknij się naprawdę.
do startu? Start! I oczywiście, że Ratchet dalej jest kurwa wolniejszy od wszystkich, bo tak się robi etapy wyścigowe, że bohater jest nierówny, nie szybszy, jest wolniejszy od innych. I to nawet jak jedzie na dopalaczu, jest wolniejszy od innych. Tu mamy oczywiście tajne przejścia, z których korzystanie z... No, co to było? Co to kurwa było? Co to była za animacja w ogóle? Wyjebie on. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy widzieliście to, co zaszło w tym momencie? Ponieważ ja nie wiem, czy ja to widziałem, ja nie wiem, czy ja chcę to kurwa widzieć, bo ja mam tego kurwa dość po prostu. O, i powiedziałem sobie, że opowiem szybko, oblecę te wyścigi, pokażę wam, jak dobijam złoty puchar, bo są tak dziadowsko łatwe i... Przez cały kurwa czas grania wyjebanego Ratcheta i Clanka nigdy nie przegrałem ani jednego wyścigu na tej jebanej planecie. Ale nie! Nie! Teraz będę przegrać brązowy wyścig. Ponieważ powody. Ratchet wystrzelił jak z procy. Szybki ten lombard. Spierdalaj, wypierdalaj. I czemu jesteś szybszy? Jadę na dopalaczu, a ty bez i jesteś szybszy. To jest generalnie powód ciągnięcia w tych kurwa minigierek w grach. Jakie to jest głupie, jakie to jest niepotrzebne, jak to nic nie wnosi do tej gry totalnie. Tak jest z każdą kurwa minigierką. Nic nie wnoszące ścierwo. To tylko zabija czas, który mógłbym poświęcić na przechodzenie pierdolonej gry na przykład. Nie pasuje do mechaniki. Nie pasuje kurwa do niczego. To po prostu, nie wiem, ma pierdółka, którą ktoś kurwa zrobił po godzinach i... Teraz gracze muszą się tym kurwa męczyć. Oczywiście Ratchet nie ma pierdolonego dopalacza, bo nigdy tam. Wygraliśmy! W końcu! Dziękuję! Nie chcę nawet kurwa oglądać tej animacji. Dobra, wygrywam, super. Dawać mi te jebane holo w przebranie i tyle! Tyle! Out! Udało ci się? Ha! Gratulacje! Oto twoje holo przebranie. Mała prośba, podziel się swoją opinią o nim w portalach społecznościowych. Ty też! I te wyścigi najbardziej! Uwielbiają! Hashtag Gadgetron! Hashtag Gadgetron, tak? Kurwa, naprawdę zajebisty żart. I teraz widzicie, jestem 40 sekund przed poprzednim gościem. 40 sekund! Zgłoś się! Mamy holo przebranie! Spierdalaj, osobo! Super! Wracaj na statek! Ja szlifuję nasz plan ataku. Wszystko ci... Nie mamy planu ataku. Chcę kartę. To małpomat. Jak zwykle, kurwa, muszę przewijać tą listę. Możliwość ulepszenia do szympansotronu. Okej. Zakwalifikowaliśmy się do kolejnego wyścigu. Nie mam zamiaru go robić. Kolejkę chętnych na owconatory. Ale mogę ci odłożyć ostatnią sztukę. Dobra, zamknij mordę, osobo ze sklepu. Kupuję to gówno. Bum. Dobra, ulepszmy coś jeszcze. Zajmij się faktyczną mechaniką tej gry. A nie, nie wiem, jakimś szajsem kuźwa pobocznym. Mój Boże, ja nienawidzę minigierek. Jak ja tego kurwa nienawidzę. Kompaktowe opakowanie. Nanofabrykacje pozwalają zmieścić dodatkowego agenta zagłady w granacie. Awesome. Wyrzutnie Raptor, dobra. Karta lojalnościowa na amunicję. Korporacja Gadgetron chce wynagrodzić cię za to, że jesteś jej dobrym klientem, oferując podwójną amunicję do granatnika Predator w skrzyniach. Awesome. Super, awesome. Ciesz się swoim nowym owconatorem! Ty tylko nie celuj w siebie! Nie użyję tego ani razu. Polecimy do statku, ponieważ chyba jak do niego wsiądziemy, będziemy mieli jeszcze cutscenkę. Wracajmy na statek, skontaktować się... Idę, Clank! To, że przegrałem w paru wyścigach, nie znaczy, że jestem niedorozwinięty, okej? Okay? Dobra,
strażnicy. Chyba już wiem, jak unieszkodliwić deplanetyzator raz na zawsze. Przez naładowanie holoprzebrania pozyskanego z gadżetronu, Ratchet i Clank będą mogli stać się kapitanem Quarkiem. Przebranie uwielbiam jego szczękę. Przekradną się przez główne osłony deplanetyzatora. Witaj, obywatelu. Chcę użyć twojej siłowni. Proszę, kapitanie. Następnie będą musieli dostać się do sali łamacza gwiazd. Deplanetyzator potrafi utrzymać swoją pozycję dzięki stabilizatorowi. Jeśli uda się usunąć stabilizator, deplanetyzator odleci od celu, a wtedy my możemy przypuścić atak. Gdy Ratchet i Clank dadzą sygnał, aktywujemy magnetrony i obrócimy deplanetyzator, ratując galaktykę. Przyjąłem, Elaris. Ruszamy. Okej, plan jest jasny. Dobra, to dokąd lecimy? Możemy teraz spenetrować deplanetyzator. Penetrowanie deplanetyzatora. Fuck yeah. Aczkolwiek tą przyjemność zostawimy sobie na ostatni odcinek. Tak więc tyle ode mnie. Ja muszę wypić jakiejś herbatki uspokajającej, bo zaraz tutaj po prostu pęknę przed tym mikrofonem. I do usłyszenia w ostatnim odcinku Ratcheta i Clanka. Bye bye.